Zredukowanego według postanowień prezydenta Mosińskiego zgodnie z artykułem 72 ust. 2, ale żeby było, można było rozwiązać ten parlament przedwojenny, trzeba było podać uzasadnienie. I w tym uzasadnieniu podano taką podstawę, że ten parlament przedwojenny był niereprezentatywny. Prawda, nie? No, ale mimo wszystko ten parlament był wywołany na zasadzie wyboru. I oni ten parlament rozwiązali i w miejsce tego powołali Radę Narodową. A przecież Rada Narodowa nie była wybrana w jakichkolwiek wyborach, tylko przez nominację partyjnictwa. Przez nominację partyjnictwa, nie? Bo na emigracji, prawda, znalazły się te cztery przedwojenne partie polityczne mające znaczenie w kraju, to znaczy się Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Ludowe, PPS i Stronnictwo Kadeckie. I oni tam do tej Rady Narodowej wyznaczyli przedstawicieli tych partyjnictwa, prawda? I ta Rada Narodowa miała być w formie organu doradczego dla prezydenta. Tymczasem ta Rada Narodowa nie tylko, że spełniała funkcję doradcza, ale uzurpowało sobie naciski na prezydenta, jeśli chodzi o jego władzę, prawda? Czyli oni zaczęli się wtrącać i blokować prezydenta w sprawowaniu władzy, nie? I czyli uzurpacyjne historie sobie zaczęli robić. A w kraju, ponieważ rozwiązano ten redukowany parlament, prawda, powołany przez Mosińskiego, też ustanowili tak zwane władze podziemne. Ale z jakiego ustanowienia? Przecież w czasie okupacji nie można było robić, jak powiecie, jakichś wyborów. Czyli nawet te parlamenty powołane przez te cztery partie przedwojenne, mające znaczenie w Polsce międzywojennej, to wszystko było powołane z nominacji. I później znowu się pojawi zarzut, że ta Rada Narodowa i to jest niereprezentatywne, więc no, same paradoksy. Tak, dlatego trzeba zespół prawników powołać. Tego jedna osoba nie jest w stanie rozwikłać. Jak to jest poważna sprawa. Zespół cały trzeba powołać. Dziękuję bardzo. I jak to do właśnie prezydenta Dudy przenieść tą informację, żeby powołał zespół prawników, konstytucjonalistów, historyków prawnych, że tak powiem? Nie ma publikacji wiele na ten temat. Ta linia uzurpatorska z Kaczorowskim jest wszechobecna, bo jak się w internecie w Google wpisze prezydent drugiej RP, to ciągle wyskakuje Kaczorowski. Tak. Czyli widzimy, że tutaj takie siły działają i za tymi siłami stoją pieniądze duże też, nie? I to są obce siły, antypolskie siły, które to tak w tym internecie manipulują, nie? Żeby Polacy się nie mogli nic o Juliuszynowi na Sokolnickim dowiedzieć. Bo trzeba powiedzieć, skąd pochodziła ta linia uzurpatorska. Linia uzurpatorska pochodziła od tej buntowniczej Rady Trzech. A główny, który spowodował ten rozłam, przesądził o rozłamie w 1954 roku, czyli rozłamowcy, którzy przestali uznawać prezydenta Augusta Saryckiego, to główny walnie przyczynił się do tego rozłamu generał Anders. No tak, ale wiesz, że córka Andersa, i tu jesteśmy znowu przy Andersie, córka Andersa ma startować z list wyborczych PiS w wyborach. Czyli to jest jasny sygnał od PiS dla nas, że nie zamierzają tego historycznego przekrętu prostować, wręcz odwrotnie. Nawet i moje... Jak można ufać PiS, skoro PiS robi takie rzeczy? Bo gdyby to Platforma robiła, to można by rzucić to na Platformę, nie? Że to ta zła Platforma robi takie coś, że córka Andersa wpuszcza na swoje listy wyborcze, bo przecież nie w celu, żeby ona tam coś politycznie rozegrała, tylko to jest symbol.
to jest symbol. Tak jak Kaczorowski, który położony jest w świątyni Opatrzności, to jest symbol. I Skubiszewski. I Skubiszewski, do tego, który dał sobie wykreślić Żyd, wstrętny Żyd, który sobie dał to wykreślić nawet z traktatu, bo te wiadomości z traktatu granicznego, że skończę, w 91 roku dał sobie Żyd Skubiszewski wykreślić zdanie, że Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku, które to zdanie było w dwóch traktatach już, czyli w tym z 1970 za Refenem i z NRD, PRL, NRD, traktat graniczny z 1950 roku, więc tak. Widzicie Państwo, z jakim spiskiem międzynarodowym mamy do czynienia. I to, że PiS w tej chwili tą córkę Andersa, Anna ona ma na imię, wpuszcza na swoje listy wyborcze, a mnie blokuje. Nie? Przypomnę, kogo tu Państwo słuchacie. Beata Andrejas. Chcę kandydować do Senatu i już teraz powiem to wprost. KW Samoobrona prawdopodobnie nie znajdzie takiej siły, żeby zebrać tyle podpisów, które są konieczne według tego antypolskiego kodeksu wyborczego z 2011 roku, żeby listy kandydatów zarejestrować, a termin rejestracji kandydatów mija o 24 w nocy 15 września, czyli za kilka dni dosłownie, bo dzisiaj mamy już 9, za 6 dni jest koniec w całej tej kampanii i moje kandydowanie na tym się prawdopodobnie skończy, jeżeli chyba musiałby się cud jakiś zdarzyć, bo 5000 podpisów dla mnie jako kandydata to jeszcze może mogłabym zebrać, gdybym bardzo tutaj zespół cały zorganizowała w tym rejonie, okręg wyborczy to się nazywa, JOW numer 7, ale potrzebne jest 20 takich odważnych osób, które również z tego samego komitetu zebrałyby te podpisy i zarejestrowano by tych, bo na liście kandydatów do Senatu musi być nie tylko określona ilość przy każdym podpisów poparcia, musi być też określona ilość tych kandydatów. A taka partia, czy środowisko Samoobrona, które jest niszczone od tylu lat, również przez PiS i przez niestety Ośrodek Toruński, to trzeba też głośno powiedzieć, że to Samoobrona na swojej stronie internetowej ma tam link do telewizji Trwam, ale tak naprawdę telewizja Trwam po uzyskaniu koncesji ogólnopolskiej na multipleksie stała się telewizją PiS, jednej partii. I nie dopuszcza innych, no trochę tam narodowców było, tych młodych. Ale ja apeluję do ojca Tadeusza Rydzyka o opamiętanie się, bo narodowcy to nie są osoby poniżej 30 roku życia. Cały czas ignoruje się pokolenie stracone dla reżimu, czyli 50 plus, czy wokół 50 lat. Jest to pokolenie, bo wysunięcie kandydata PiS na prezydenta Polski, który jest bardzo młody, 40 parę lat, czyli on nie jest pokoleniem straconym dla reżimu. To jest osoba młodsza. To jest osoba, która nie walczyła z komuną. Nie walczyła z komuną, jak również jego rodzice prawdopodobnie nie walczyli z komuną, bo profesorskimi tytułami się szczycą oboje na Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie. I ja nie słyszałam, żeby oni byli jakimiś wielkimi działaczami opozycyjnymi. Czyli mamy prezydenta w III RP, Andrzeja Dudę, od miesiąca, który nie jest reprezentatywny dla środowisk walczących z komuną. A do tego te wiadomości o dziadku z band UON-UPA wpisuje się, ale to się wpisuje w tą linię III RP, w której prezydenci byli, jacy to byli prezydenci? Jaruzelski, zbrodniarz ludobójca. Mogę podkreślić, że prezydenci w kraju tych są... Lejba Kony. Że prezydenci w kraju są tych nie są prawnymi następcami Bolesława Bieruta. No dokładnie, czyli Bolesław Bierut z rodziców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nie Bolesław Bierut, ale... No,
Wcielenie Bolesława Bieruta, no, Andrzej Duda. No, troszeczkę przesadziłem. Przesadziłeś? Może być jeszcze gorzej. To, co wyprawia Bieruta, to jednak przesadzałem. No, żyjemy w takich czasach, że dużo mówi się o wolności, ale tej wolności nie ma, bo bez pieniędzy nie ma żadnej wolności. Bez pracy nie ma żadnej wolności. A na antenie Środka Toruńskiego mówią wyłącznie ludzie, którzy mają pracę i mają pieniądze. Bo jeżeli tam są europosłowie, tak jak Duda, czy tak jak Wojciechowski, ten farbowany lis z NIK-u i on był prezesem NIK, on był Janusz Wojciechowski. On był w innej partii, w tej niby ludowej, a potem w PiS. W każdym razie europosłańczyk jest taki doktor prawa, ekonomii, który się też bardzo często wypowiada. I naprawdę osoby, które mają pracę, miały zawsze pracę, naprawdę nie są obiektywne. Popatrz, 20 lat musiałam być bez pracy. No bo i to o czym świadczy. A jeżeli ktoś ma dwóch rodziców profesorów na Akademii Górniczo-Hutniczej, która w czasie PRL-u... Sobie wyobrażasz, co się tam działo w czasie PRL-u na Akademii Górniczo-Hutniczej? Jaka ona musiała być... Wolnicy Gierka chyba. No, Gierkowcy. No, PZPR, jak nie wiem. To, i to nie tylko PZPR, bo to są po prostu resorty siłowe. Ja tam dojdę, poczekaj, znowu muszę... Tak, dzwony biją. W każdym razie osoby, które zawsze miały pracę i zawsze miały pieniądze w związku z tym, że miały dobrze płatną pracę, nie są reprezentatywne i nie powinny arogancko się wypowiadać albo nawet takie niby empatycznie o bezrobociu w Polsce. Wreszcie, i apeluję do ojca Tadeusza Rydzyka, żeby wreszcie dopuścił bezrobotnych do głosu. Nie tylko matki dzieci niepełnosprawnych, ale bezrobotnych.